przeglądzie prasy Józek wspominał o Lubartowie i o Gminnej Bibliotece Publicznej, w której odbywają się różnego rodzaju spotkania, ale Gminna Biblioteka Publiczna realizowała też ciekawy bardzo projekt przeznaczony dla młodzieży. Nie realizowała go w pojedynkę. Z nami jest Patryk Kuś, koordynator tego projektu, animator kultury. Witamy serdecznie. Witam. A co tu na sweterku jest? This is my Christmas face. No, w świątecznym nastroju. Super. Kupuję. Dokładnie. Okej, a sam projekt w Lubartowie dotyczył właściwie książek, czytelnictwa. Książka moim drogowskazem, tak to ładnie nazwaliście. Tak. Był to projekt, który aktualnie można powiedzieć, że jest na etapie końcowym, czyli czekamy na wydruk płyty, która była efektem finalnym tego projektu. A projekt tak naprawdę zakładał taką, można powiedzieć, relację z młodzieżą, z mieszkańcami, żeby zbliżyć ich do biblioteki. To był taki główny cel, czyli chcieliśmy zbliżyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie mieszkańców, no i w jakiś fajny sposób spędzić ze sobą czas twórczo i uzyskać jakiś fajny efekt, którym właśnie już wkrótce będzie dostępny i będzie można go od nas uzyskać bezpłatnie. Jakie mieliście na te pomysły? Pomysł był dosyć trudny, można powiedzieć, bo zaczęło się od tego, że panie z Gminnej Biblioteki Publicznej zgłosiły się do mnie jako osoby, która gdzieś tam w kulturze już wcześniej działała. I myśleliśmy bardzo szeroko, czyli można powiedzieć, że na każdym etapie zawężaliśmy to, co chcemy zrobić. I wyszło, że to będzie produkcja płyty całościowa, czyli zaczynaliśmy zarówno od projektowania okładki, projektowania melodii, muzyki, ale chcieliśmy to oprzeć na tekstach literackich. I myślę, że tutaj był taki dosyć trudny punkt, ponieważ skupiliśmy się na Tadeuszu Gajcym i na etapie projektu mieliśmy trudność, że to jednak były bardzo trudne teksty. Młodzież z nami, można powiedzieć, w demokratyczny sposób głosowała, czy dalej będziemy nad tym pracować, czy nie. Ale Gajcy pozostał. Tak, ale teksty Gajcego pozostały i udało się to zrealizować. To, co będzie z tą płytą, ona trafi na przykład do rozgłośni, czy będzie rozdawana? Będę starał się, żeby trafiła też do rozgłośni. Mamy wydruk ponad 500 sztuk, które będziemy mogli udostępnić bezpłatnie dla każdego, kto się do nas zgłosi. Jak oceniasz, Patryk, efekty rzeczywiście mieszkańcom i młodzieży z Lubartowa bliżej teraz do biblioteki będzie? Wydaje mi się, że tak. Na pewno jest świetny efekt, czyli osoby, które były w projekcie Młodzież, doświadczyła czegoś, czego być może w życiu więcej nie doświadczy, tudzież pierwszy raz doświadczała. Czyli profesjonalne nagrania w studio, profesjonalne nagrania filmowe. Tworzyliśmy cały plener filmowy przez 2 dni i wczoraj właśnie była premiera teledysku. Więc oni tego wszystkiego się uczyli podczas tego projektu. Tak, tego wszystkiego się uczyli podczas tego projektu i wydaje mi się, że ta frajda, ten fun, który wynikał z tego, że byli w tym projekcie, a teraz widzą te efekty, które są jeszcze z takim efektem często nazywanym wow, to działa. Widzę, że bibliotekarki teraz muszą naprawdę się mocno namęczyć. Kiedyś to było tylko i wyłącznie wypożyczanie książek, a teraz trzeba robić liczne warsztaty, konkursy, koncerty, kręcić filmy, tak, żeby jakoś ściągnąć do tych książek. W szczególności, że biblioteki teraz przejmują funkcję instytucji kultury, czyli takich domów kultury i akurat w tym przypadku też mamy takie połączone funkcje, czyli instytucji kultury jako domu kultury i biblioteki. A kiedy narodził się ten projekt, rzeczywiście słyszałeś takie, no nie chcę powiedzieć, narzekania ze strony bibliotekarek, o, bo rzeczywiście ci młodzi dzisiaj nie czytają, nie znają, nie przychodzą, a już nie wspomnę o tekstach Gajcego, to już Gajcy. Akurat w tym wypadku było troszeczkę inaczej. Czyli panie świadomie podeszły do tego, że jednak chciałby coś zrobić fajnego. I to jest ten przykład dobrej praktyki, że ktoś szuka. Więc tutaj tylko pochwała dla pań z biblioteki, że tak się stało. Często tak jest, że jeszcze ta, nie wiem, jak to nazwać, może myślenie wcześniejsze jest w tych instytucjach kultury i w bibliotekach,
Ale to się zmienia, oczywiście. Pozdrawiamy panie z biblioteki w Lubartowie. Podajemy adres konkretny biblioteki, tak, żeby wszyscy telewidzowie wiedzieli, jak trafić. Dokładnie. Mogę od razu zaprosić na kolejny projekt, który udało się zrealizować. Co prawda z innej kategorii, czyli biblioteka w tym roku również z Ministerstwa Kultury pozyskała środki na renowację cmentarzy i 12 grudnia mamy otwarcie na nowo tych przestrzeni. Więc... A adres biblioteki? Adres biblioteki Lubartów Lubelska 18A. Można powiedzieć, że tam jest tylko siedziba, czyli administracja, a biblioteka jest rozrzucona po gminie, czyli ma świetne nowe filie, do których na pewno zapraszam. I na koniec jeszcze wspomniany teledysk, wczoraj premiera. Można go gdzieś znaleźć, zobaczyć, co młodzież Oczywiście. Teledysk jest zarówno dostępny na profilu facebookowym biblioteki, jak również na YouTubie. Jeżeli ktoś wpisze Tadeusz Gajcy Epitafium, to może jeszcze nie na pierwszych stronach, ale proszę się szukać. Pojawi. Bardzo dziękujemy. Patryk Kuś, koordynator projektu Książka Moim Drogowskazem, animator kultury. Bardzo dziękuję. Dziękuję.